Chyba muszę nagrać odcinek o najgorszej myjni w Polsce, czy tam w Warszawie. W ogóle muszę w jakiejkolwiek myjni się udać chyba, bo... No jest grubo tutaj, proszę Państwa, no... Ogólnie nagrałem taki film, który puszczę, jak mi się coś tam w życiu uda. Nie wiadomo, kiedy mi się to uda. Raczej nie ma szansy na to, że to się nie uda, więc wkrótce pewnie ten film puszczę. Właśnie w tym filmie dowiecie się, dlaczego mój samochód wygląda tak. Jest to poniekąd samochód roboczy i po prostu straciłem już serce do tego, żeby utrzymywać w nim porządek, ale już niedługo się to zmieni. Może. Lepiej nie będzie. Zapraszam. Ogólnie jedziemy... To ogólnie, ciągle mówię ogólnie, tak mi to wkurza, później oglądam te swoje filmy i każde zdanie zaczynam. Ogólnie? Lepsze chyba jest ogólnie od dodawania nie, nie? Także ogólnie. Także ogólnie. Jest taki jeden kebab na tej planecie, który jest dosyć ciekawy i jest bardzo mocny hype na niego. Mianowicie ten oto kebab, do którego dzisiaj zmierzamy, jest to kebab Relax w Radzyminie u słynnego Alibaba Król Kebaba. Most, energia, kebab z baranina. Most, energia, prosto z Radzymina. Nowa fura z fajna baba, bo imprezka, bo zabawa. Nie ma lepsze niż kebaba, kręci go Alibaba. Mogliście słyszeć na przykład tą piosenkę Alibaby. Kebab słynie w sumie z tego, że po prostu jest tam Alibaba, czyli właściciel, i on dodaje śmieszne posty i memy na Facebooka, dodaje jakieś piosenki, no i ogólnie umie w Facebooka chyba, bo ma dużo lajków i dużo ludzi go tam lajkuje. Ale my skupimy się oczywiście na smaku. Ja nigdy tego kebaba nie jadłem, wiele o nim słyszałem. Trochę dobrego, trochę złego, ale nie mogę się wypowiedzieć, dopóki go nie spróbuję. Więc dzisiaj zabieram was do Radzymina na kebab Relax. Widziałem na Facebooku, że jest tam challenge, w którym trzeba zjeść metrowego kebaba. Nie jestem gotowy dzisiaj na to. Chyba, że we dwójkę go zjemy. Co o tym myślisz? No bez śniadania jest szansa. Ja już jestem po śniadaniu. Może spróbujemy zjeść tego metrowego. W sumie jakbyś zjadł 60 cm, ja bym zjadł 40. A no jest tak, że jak się go zje w godzinę chyba, w godzinę albo pół godziny, nie pamiętam, to się za niego nie płaci. Więc mobilizacja jest spora. Czyli jedziemy na darmową szamę. Tak, jedziemy po prostu na darmową szamę do Alibaby. Ale to chyba jest na web, więc to nie pójdzie. A, no tak. No dobra, trudno, najwyżej zapłacimy. Mam jakieś takie wrażenie, że ten kebab to będzie zwykła kula mocy, bo tak zresztą od paru znajomych słyszałem, którzy tam jedli. Muszę sam sprawdzić kebaba od Alibaby i przekonać się, czy jest to w ogóle warte zachodu. Jesteśmy. Relax kebab Radzymin. Wjeżdżamy, trzeba spróbować. Co, wjeżdżamy w tego metrowego? 100 cm, 100 zł. Kebaba, prawdziwa kebaba z baranina. Stówkę poprosimy. Ale na pół będziemy jeść, bez challenge'u. Bo to trzeba samemu zjeść, tak? Żeby był zwrot. Tak jest. Dobra, to nie. Mieszane bierzemy, czy... Mieszane, nie? Ja łagodny bym chciał. Ale mówię o mięsie. Tak. To łagodne i mieszane mięso będzie. Ile on waży, ten kebab? Około 3,5. Ja, no dobra. Dacie radę. No może. Zobaczymy. A dużo osób próbuje? Ciągle próbują, tak, nie? Prawie 30 osób dali radę. Dał radę? Mhm. No to nieźle. I najdłuższe zjadł to chłopak 1,60 m. A, to nie zły wariat. Jak widzieliście, sam Alibaba nas obsłużył i właśnie kręci nam metrowego kebaba. Będziemy go jeść we dwójkę. Tu jest taki challenge, że jak przyjdziesz samemu i zjesz metrowego kebaba, to za niego nie płacisz. I chyba godzina jest na zjedzenie. Rekord świata, najdłuższa linia z kebabów. Pokaż im. Pokaż widzowi. Certyfikat. W dniu 19 sierpnia 2018 roku w Radzyminie ustanowił rekord Polski w kategorii najdłuższa linia z kebabów. 150 metrów kebaba. 542 kg. Ja pierdziula. Niesamowite. Ciekaw jestem tylko jak ze smakiem. O jacie. I co, ze 3 kilo to waży? Więcej, bo mogę ci tam do stolika? Wiesz co, no chyba to tak. To nie jest normalne, nie? Podobno 3 kilo waży. I 30 osób go zjadło. Także ktoś przyszedł i zjadł go sam, nie? Więc nie, no sam go nie jem. No to smacznego. Jakieś talerze masz? Może dwa? Albo tackę, albo cokolwiek. No, mogą być. I co, jak to widzisz? Damy radę to zjeść? A ty już chapnąłeś? Okej. No dobra, wyślamy. Połówka chyba na luzie. A ja sobie to przekroję jeszcze.
Zjedliśmy po połówce. Jest mi niedobrze trochę. Po ćwiartce nawet. Po ćwiartce. Zdecydowanie wolę jeść jakieś takie mega ostre rzeczy, które są normalnych rozmiarów, niż iść na ilość. Jestem już najedzony mega. Nie wiem, czy to ma sens jeść to dalej. Dla widza? Może dla widza ma. Spróbujemy go zjeść. Nie jest wcale tak źle, jak słyszałem, że jest. Ale o smaku pogadamy później. Jest ogólnie bardzo nabity, jest bardzo dużo mięcha w nim. Nie jest tak, że czujecie sam naleśnik, tylko no jest konkretna porcja, jest tutaj dobra multimasa jest w tym kebabie. Dobra, wjeżdżam, zobaczymy ile uda mi się zjeść. Dobra, wiecie co, ja nie wiem, jak ktoś był w stanie zjeść to całe metrowe ustrojstwo. Ja odpadam. Nie mogę już. Ile ja zjadłem? Z 40 cm? Nawet nie, z 30 cm. Nie, jest mega nabity, mega napchany. Nie dam rady tego zjeść, nie chcę później umierać cały dzień. Zdecydowanie wolę wyzwania ostrości. Tutaj wojas jeszcze walczy. Za 10 tysięcy followersów na Instagramie wziął całego. Całego? Metrowego zjesz? Na pewno. Najpierw 10 koła, a później... Później mogę wchodzić. No już w sumie wygrałeś ze mną. Myślę, że możesz to skończyć. Coś nie, coś się w życiu zjadło. No. Nie dam rady. Sorry. Nie będzie follow. Nie no, najpierw 10k follow, później zjem to i jeszcze na basen pójdę. Dobra. Stała nam praktycznie połowa. Zjedliśmy pół tego kebaba na dwóch. Nie wiem, jak ktoś może sam zjeść całego. Chora akcja w ogóle. Idę do Alibaby, żeby to na wynos zawinął. Za dużo? Za dużo. Zawiniesz nam na wynos? Aha. Super będzie. Nie da rady, jest tak ale nabity. Tak, trochę zjedliście, nie? Trochę tak, no ale jest nabity, dużo mięcha jest, więc nie tak. To dobrze, no, no dobrze, dobrze. Jest ciężko. Mówię to znowu to samo, ale nie wiem, jak ktokolwiek może zjeść sam tego potwora. Jest mega nabity, mięcha było bardzo dużo w nim. Jeśli chodzi o smak, to jest taki zwykły kebab. Mięso nie jest kraftowe, więc macie po prostu do czynienia z gotowym mięsem. Ale jednym z tych z lepszej jakości, to nie jest żaden kebabowy pasztet. Na luzie jest to kebab do zjedzenia, myślę, że nawet ponownie. Na pewno nie w wersji metrowej, no chyba, że jesteście naprawdę duzi. Mnie Alibaba pokonał i to w sumie podwójnie, bo nawet nie zjadłem połowy tego kebaba wielkiego. Ogólnie klimat jest bardzo fajny, kebaba oceniam na takie 6,5-7/10. Są lepsze kebaby, no ale tu jest Alibaba, król kebaba. Musicie sami tutaj przyjść, poznać Alibabę, pogadać sobie z nim. Klimat jest na plus, jedzenie też jest spoko. Mam tutaj tą bestię, jeszcze tu jest tak naprawdę z 30-40 cm. To sporo waży, zaufajcie mi. Ma swoją wagę. Wpadajcie do nas na Instagramy, bo w sumie nie wiem, co będzie za pół godziny, czy tam za godzinę. Może się okaże, że się zatrułem. A Alibaba dosypał nam. Nie no, żartuję. Wpadajcie, obserwujcie, subskrybujcie, łapka w górę i co tam jeszcze? Chyba wszystko, nie?